Większość ważnych rzeczy na świecie zostało zrobionych przez ludzi, którzy próbowali, gdy wydawało się, że nie ma nadziei. Choć życie może się wydawać złe, zawsze można coś zrobić, aby odnieść sukces. Dopóki istnieje życie, jest nadzieja. Nadzieja, kwintesencja ludzkiej iluzji, jest jednocześnie źródłem twojej największej siły i twojej największej słabości. Nadzieja jest jak droga w polu. Droga nigdy nie istniała, ale kiedy wielu ludzi po niej chodzi, droga nabiera kształtu. Wystarczy promyk nadziei, aby otworzyło się niebo. Rzeczy, na które nie masz nadziei, zdarzają się częściej niż rzeczy, na które masz nadzieję. Most między rozpaczą a nadzieją to dobry sen. Nadzieja jest jutrzejszą farbą na dzisiejsze rozczarowanie. Nadzieja przestaje być szczęściem, gdy towarzyszy jej niecierpliwość. Nie ma lekarstwa takiego jak nadzieja. Nie ma takiej wielkiej zachęty ani toniku tak potężnego, jak czekanie na coś, co jutro się wydarzy. Nadzieja to pożyczka na szczęście. Piekło jest stanem tych, którzy przestali mieć nadzieję. Nadzieja jest dobra na śniadanie, ale to zły obiad. Nadzieja jest jedyną pszczołą, która wytwarza miód bez kwiatów. Tylko ludzie silni nadzieją są zdolni przetrwać wszelkie trudności. Marzenie o czymś nieprawdopodobnym ma własną nazwę. Nazywamy je nadzieją. Śmiech, sen i nadzieja to trzy rzeczy dane nam po to, aby osłodzić przykrości życia. Nadzieja to matka tych, którzy nie boją się rzucać myśli w daleką przyszłość. Nadzieja jest jak cukier w herbacie. Jeżeli nawet jest jej mało, to i tak wszystko osłodzi. Każdy prowadzi jakąś kalkulację, którą nazywamy nadzieją. Jest obecność rzeczy przeszłych i to nazywa się pamięć. Obecność rzeczy teraźniejszych i to jest postrzeganie. I wreszcie obecność rzeczy przyszłych, czyli nadzieja. Kiedy jedne drzwi się zamykają, otwierają się kolejne. Zawsze jest kolejna szansa. Miej nadzieję na najlepsze. Przygotuj się na najgorsze. Jeśli straciłeś nadzieję, straciłeś wszystko. A kiedy ci się wydaje, że wszystko stracone, kiedy wszystko wygląda tragicznie i beznadziejnie, zawsze jest nadzieja. Nadzieja to wspaniała rzecz, może najlepsza na świecie. A dobre rzeczy nigdy nie umierają. Żyjmy nadzieją. Jak mówią prorocy, dzień w końcu staje po najdłuższej nocy. Nadzieja też jest formą oporu i to najmocniejszą. Moje nadzieje nie zawsze się spełniają, ale zawsze mam nadzieję. Nadzieja ma skrzydła, przysiada w duszy i śpiewa pieśń bez słów, która nigdy nie ustaje, a jej najsłodsze dźwięki słychać nawet podczas wichury. Nadzieja nie jest matką głupich, tchórzów, ale jest źródłem prawdziwej odwagi życia, podejmowania wyzwań, które pozwalają wyjść z poczucia bezradności i jakiejś zupełnej klęski, która rodzi depresję. Nie można mieć nadziei na skierowanie świata ku lepszym drogom, o ile się jednostek nie skieruje ku lepszemu. Nadzieja, choćby słaba, jest lepsza od rozpaczy. Droga do szczęścia jest ciemna i ciernista, ale oświetla ją nadzieja. Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwić. Kiedy świat mówi poddaj się, szepcze nadzieja, spróbuj ponownie. Nigdy nie trać nadziei, nawet kiedy wydaje ci się, że gorzej być nie może. Nadzieja to początek wszystkiego. Nasiąkamy nadzieją,
a gdy odparuje, usychamy z niespełnienia. Skoro można pomyśleć, że może być lepiej, to znaczy, że już jest lepiej. Przeszkodą do szczęścia jest nadzieja na zbyt wielkie szczęście. Nigdy nie pozbawiaj nikogo nadziei, może to wszystko, co mu zostało. Nadzieja nie przywiązuje się do teraźniejszości, wybiega naprzód, by dotrzeć do celu. Nadzieja jest z reguły złym przewodnikiem, ale za to dobrym towarzyszem w podróży. Nadzieję trzeba żywić, bo zawsze jest głodna. Starość jest smutna nie dlatego, że się skończyły przyjemności, lecz nadzieje. Nadzieja jest matką głupich, co nie przeszkadza jej być uroczą kochanką odważnych. Ci, co żyją nadzieją, widzą dalej. Tajemnica energii działania polega na tchnieniu nadziei. Zasady szczęścia. Coś do zrobienia, kogoś do kochania, coś, co daje nadzieję. Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju. Apetyt połączony z przekonaniem, że się go zaspokoi, nazywa się nadzieją. Każdy nowy dzień zaczyna się głęboką nocą. Nawet jeśli niebo zmęczyło się błękitem, nie gaś nigdy światła nadziei. Nadzieja umiera ostatnia. Człowiek to istota pełna nadziei i pomysłów, które są zaprzeczeniem tezy, że nic nie możemy zmienić. Żyj nadzieją, a smutek wnet ustąpi. Poszukujesz więcej inspirujących treści? Zostaw komentarz i zasubskrybuj.